Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Pawełczak i zapraszam na moje seminarium, które poświęcone jest dziejom Afryki oraz regionowi Oceanu Indyjskiego w XIX i XX wieku. To jest w epoce przedkolonialnej, kolonialnej i postkolonialnej. Zajmujemy się ekspansją Zachodu i jej wpływem na społeczeństwa pozaeuropejskie, nie tylko wpływem ekspansji politycznej, ale na przykład mechanizmami adaptacji nowoczesnych idei, nowoczesnych wynalazków, środków transportu. Interesują nas przemiany tradycyjnych form życia społecznego, ale również byty zupełnie nowe, takie jak miasto kolonialne. Jedną z cech charakterystycznych tego seminarium jest poszukiwanie zmiany globalnej na poziomie lokalnym, ale także wszelkiego rodzaju powiązania regionalne, które wytworzyły się na skutek migracji, na skutek kontaktów osobistych, ale także na skutek wędrowania idei czy też towarów. Inną cechą charakterystyczną tego seminarium jest refleksja porównawcza, bez granic epokowych, bez granic regionalnych. Stąd osoby, które zajmują się głównie historią Polski, również mogą czuć się na moje seminarium zaproszone. Nasza lektura będzie rozległa, będziemy czytali liczne źródła, w tym źródła wytworzone przez przedstawicieli społeczeństw pozaeuropejskich. Będziemy także czytali liczne prace z literatury przedmiotu, z historii globalnej, ze studiów imperialnych, studiów postkolonialnych, a także prace z zakresu ekonomii moralnej. Serdecznie zapraszam studentów wszystkich stopni.